Fatalna passa AZS-u niestety trwa dalej. Z GKS-em wprawdzie udało się ugrać jeden punkt, ale była to już 12 z rzędu, a 16 w sezonie porażka. Szkoleniowiec akademików Michał Bąkiewicz dostrzega jednak w grze swoich podobiecznych poprawę. Przede wszystkim mocno walczyliśmy i zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż ostatnimi czasy. I to na pewno cieszy, bo przede wszystkim my musimy walczyć, ok. Zespół po drugiej stronie może być silniejszy potencjalnie, ale mamy grać na całego i to dzisiaj było widoczne. Oczywiście zabrakło nam dwóch, trzech piłek. Zespół GKS-u jest zespołem bardziej doświadczonym, wykorzystał nasze słabości, ale nasza gra dziś nie wyglądała źle. Trener gości Piotr Gruszka, przed laty mocno związany z Częstochową, cieszył się z wygranej pod Jasną Górą. Wywalczyliśmy te dwa punkty, bo tutaj ja już tą ligę znam przede wszystkim swój zespół i ja się takich meczów najbardziej obawiam, bo w jakichś dobrych momentach, tak ostatnio gdzieś tam mieliśmy w katowickim spotku, bardzo dużo ludzi dosyć nonszalancko podchodzi, że to teraz będzie spokojnie. Ja powtarzam swoim chłopakom, miejsce w tabeli na ten czas teraz nie ma kompletnie znaczenia, bo każdy walczy o swoje, każdy trenuje, żeby jak najwięcej wygrywać i tak samo zespół Częstochowy. Ja wiedziałem, że zespół Częstochowy u siebie przede wszystkim zawsze stawia na mocną zagrywkę i dzisiaj ta zagrywka troszkę im dała im wrócić do gry. Przede wszystkim, bo to się przełożyło na kontrataki, które wybronili i stąd ten mecz zrobił się teoretycznie w jakimś sensie łatwego początku, bo pierwszy set kontrolowaliśmy praktycznie od początku do końca całość i w drugim secie do 19-16 również zrobił się trudny, także cieszy zwycięstwo, to na pewno przy tak nierównym meczu, chociaż wiele rzeczy się powtórzyło w naszym zespole nie po raz pierwszy i to mnie najbardziej martwi. Najgorzej gra AZS-u wyglądała w pierwszej partii, którą częstochowianie przegrali do 14. Przyznał to po meczu przyjmujący częstochowian Rafał Szymura. U nas pierwsze sety zawsze wyglądają słabo, tak moim zdaniem. Pokazaliśmy, że potrafimy się podnieść po tym pierwszym secie i wygraliśmy kolejny tam. I doprowadziliśmy do tiebreaka, no i w tiebreaku niestety się nie udało, no ale walczymy dalej. No nie udało się dzisiaj wygrać, było bardzo blisko, aby wreszcie przerwać te passe, ale w ostateczności porażka po tiebreaku. No tak, ale nasza gra wyglądała już zdecydowanie lepiej niż w poprzednim meczu w Bydgoszczy, gdzie mieliśmy przewagę, później ją roztrwoniliśmy i już spuszczaliśmy głowy i dołowaliśmy tylko i przegraliśmy kolejne sety. Dzisiaj było widać, że nasza gra wygląda lepiej, co na treningach też poprawiliśmy naszą grę, bo zaczęliśmy mocniej trenować i myślę, że teraz z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Jeden punkt niewiele zmienił w położeniu AZS-u. Częstochowianie nadal zajmują ostatnie miejsce w tabeli z 10 punktami na koncie.